Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na czwartek, działanie Boga. Nawet pobieżna lektura Biblii uświadamia nam, że Bóg jest aktywnie zaangażowany w dzieje ludzkości i wydarzenia na ziemi. Nie jest odległy i obojętny, jak nauczali starożytni Grecy czy niektórzy chrześcijańscy teolodzy. Choć Stwórca zdecydowanie różni się od swego stworzenia, to jednak jest blisko związany ze stworzonymi przez siebie istotami. Jak zwróciliśmy uwagę we wczorajszej części lekcji, Biblia przedstawia Boga jako naszego Stwórcę, co świadczy, że łączy Go ze światem bliska więź. Co poniższe wersety mówią nam o innych działaniach Pana na ziemi, zwłaszcza w kontekście wielkiego boju. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, 9 wiersz. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan języki całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. 19 rozdział i werset 24. Wtedy Pan spuścił na Sodomę i Gomorę deszcz siarki i ognia, sam Pan z nieba. Druga Księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, od 1 do 14 wersetu. A gdy Mojżesz pasł trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do Góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twojego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. I rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego. Znam cierpienia jego. Wstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Hetejczyków i Amorejczyków i Chiwijczyków i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź, posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Pana, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców naszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam odpowiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem, posłał mnie do was. Ewangelia Jana 3,16.
Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pierwszy list do Tesaloniczan. Pierwszy, czwarty rozdział. Czwarty rozdział i werset 17. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Niewątpliwie Biblia objawia Boga, który jest niezwykle mocno zaangażowany w dzieje ludzkości. Cały scenariusz Wielkiego Boju mówi o tym, jak Pan działa, by wyzwolić ludzi z sideł grzechu i szatana. Od stworzenia świata, poprzez śmierć na krzyżu, aż po odnowienie ziemi, Pismo Święte ukazuje jednoznacznie ogromną skalę aktywności Wszechmogącego w dziejach ludzkości. W jaki sposób osobiście doświadczyłeś działania Boga? Jakie przejawy Jego działania widziałeś w swoim życiu i w życiu innych ludzi? W jaki sposób możesz czerpać pociechę ze świadomości Jego boskości? Dziękuję bardzo.